Dzisiejsza zachodnia i północna granica Nowej Huty pokrywa się dokładnie z dawną granicą pomiędzy Imperium Rosyjskim a Cesarstwem Austro-Węgierskim. Na tym terenie były dwa przejścia graniczne. To bardziej znane w Kocmyrzowie, a drugie znajdowało się w tym miejscu. Przystanek autobusowy z napisem Cło i znajdujący się niedaleko stąd bar to jedyne pozostałości po dawnej komorze celnej, która od czasów średniowiecznych znajdowała się w przysiłku Cło należącym do dóbr kościelnickich. Pierwsze wzmianki o cle posiadamy już z 1464 roku. W owym czasie była to komora celna przed mostkiem na Potoku Kościelnickim. Tutaj też odbijała droga do przeprawy wiodącej w stronę Niepołomic. No stąd właśnie w owej karczmie pobierano opłaty drogowe. Z czasem, kiedy powstała Rzeczpospolita Krakowska, właśnie tutaj była granica pomiędzy Rzeczpospolitą a Imperium Rosyjskim. Gdy zaś Rzeczpospolita została wchłonięta przez Austrię, właśnie tutaj znajdowała się granica Austro-Węgier i Rosji. Komory celne w okolicach Krakowa odgrywały bardzo ważną rolę w ruchu niepodległościowym. W XIX wieku granica podzieliła włości ludzi, którzy tutaj mieszkali, więc część pól mieli w zaborze austriackim, a część mieli w rosyjskim. Dlatego w tych regionach wydawano takie specjalne, stałe przepustki, które można było w różny sposób zdobyć i dzięki tym przepustkom oraz skorumpowaniu tutejszych celników, głównie po stronie rosyjskiej, można było przemycać broń, bibułę, różnego rodzaju materiały oraz ludzi. To właśnie tutaj przez komory celne w Nowej Hucie przechodzili tacy działacze jak Józef Stalin, Józef Piłsudski, Stefan Żeromski, który właśnie w swoich pismach pisze o tym, jak przekraczał granicę, akurat nie tutaj w Cle, tylko w Kocmyrzowie, granicę na Baranie. Przez ostatnie 4 lata pracowaliśmy nad realizacją projektu Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile, współpracując w zespole interdyscyplinarnym złożonym z architektów badaczy, archeologów, konserwatorów dzieł sztuki, żeby przygotować jak najlepiej południową część klasztoru na muzeum, którą ojcowie cystersi zdecydowali się udostępnić właśnie dla takich celów publicznych. Muzeum ma mieć charakter dość szeroki, nie tylko dotyczący samej mogiły, ale mówiący o historii cystersów i historii monastycyzmu. Oprócz eksponatów, które chcielibyśmy pokazać, które skrywają nasze mury, chcielibyśmy powiedzieć o całej historii związanej z cystersami i w Europie, i na ziemiach polskich. Takim naszym pragnieniem, założeniem jest to, żeby muzeum, jak i biblioteka miały charakter edukacyjny. Chcielibyśmy, żeby to muzeum po prostu żyło. To będzie opowieść o klasztorze cystersów właśnie w tym klasztorze, w związku z czym muzeum w najlepszej formule, jaką można sobie wyobrazić, historia, która się tam działa, będzie dokładnie tam eksponowana. Większość eksponatów będzie z mogiły. Mamy również zamiar pokazywać eksponaty i z innych naszych klasztorów opac, ale również wypożyczać eksponaty z innych muzeów, z innych ośrodków kultury. Będzie to rzeczywiście taki miks architektury, no nie tylko XIII-wiecznej, dlatego że klasztor się rozwijał, w związku z czym mamy poszczególne fazy od XIII wieku przez XIV, przez XV, później wiek XVI, bardzo dobrze udokumentowany, XVII, XIX i tak dalej, a jednocześnie musimy użyć współczesnych środków wyrazu, muzealnictwa, żeby
pokazać rekonstrukcję, na przykład rekonstrukcję funkcjonowania młyna klasztornego, czy funkcjonowania pieca hipokaustycznego, który został tam odkryty i do którego będzie można fizycznie wejść na miejscu. To będzie muzeum żywe, ponieważ na miejscu wszystkiego będzie można dotknąć i bezpośrednio, namacalnie z tym się zmierzyć. Samostrzelnik przyozdobił freskami w praktyce nie tylko kościół, ale i cały klasztor. I w jednym z pomieszczeń, gdzie ma się znaleźć czytelnia biblioteki, odkryto Chrystusa błogosławiącego. Odkrycie nadzwyczajne, bo nie spodziewaliśmy się, że w takim miejscu takiego przedstawienia możemy się spodziewać w rozgliwieniu okna. Uważaliśmy, że należy pokazać to, co jest najbardziej wartościowe i najbardziej przemawia. U nas największymi skarbami w klasztorze to są dokumenty, które są od XIII wieku przechowywane, większość w dobrym stanie, a część poddaliśmy konserwacji. U nas mamy dokument fundacyjny z 1222 roku. Mamy też na jednym z dokumentów średniowiecznych pieczęć, która przedstawia najwcześniejszą katedrę wawelską, katedrę hermanowską. Są to rzeczy unikatowe, na które warto zwrócić uwagę.